Witam Państwa, Michał Trześniewski. Zaczynamy informacje. Przed kancelarią premiera grupa osób protestowała przeciwko zawieszeniu prawa do azylu, które zapowiedział premier Donald Tusk. Wśród demonstrujących była także Agnieszka Holland, reżyser między innymi filmu Zielona Granica. Produkcja nieprawdziwie oskarża polskich mundurowych o bardzo brutalne działania w trakcie apogeum kryzysu migracyjnego w 2021 roku. W ramach operacji Śluza białoruskie i rosyjskie służby ściągały samolotami migrantów, a następnie nasyłały ich na granicę z Polską. Jak wiemy, robią to nadal. Z Agnieszką Holland rozmawiał Michał Gwardyński. Dzień dobry, przepraszam najmocniej. Mam takie pytanie, czy nie wstyd pani atakować polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej? Nie, wstyd mi, jeżeli polscy funkcjonariusze Straży Granicznej torturują niewinnych ludzi. Ma pani jakieś dowody na to? Tak, jest mnóstwo dowodów na to. Przedstawiła je pani prokuratorze? Zgłosiła pani to na policję, no to jest pani obowiązkiem, jeżeli pani ma takie dowody, posiada pani taką wiedzę. Owszem, cały szereg takich spraw jest zgłoszonych i na policję, i do prokuratury. Niech pan się zainteresuje tym u źródeł. Jesteśmy zainteresowani tym jak najbardziej. Widzimy, że pani celem jest atak na polski mundur. Nie, to pan to tak interpretuje. Celem tego, co mówię, jest nie narażanie polskich służb mundurowych na to, aby wykonywali bezprawne rozkazy. Ma pani jakieś dowody, które potwierdzają tą przemoc fizyczną, która została ukazana w pani filmie, w tym pani dziele artystycznym? Tak, mam dowody na to. Znaczy, ja ich nie mam osobiście, ale są osoby, prawnicy, NGOsy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Grupa Granica, Amnesty International, prawnicy i Rzecznik Praw Obywatelskich. Wszystkie te instytucje dysponują takimi dowodami. A nie czuje pani, że ten film, to pani dzieło, wpisuje się w putinowską narrację ataku na polskie służby? Nie, nie czuję, że się wpisuje w putinowską narrację. Czuję, że czyniąc takie rzeczy dajemy Putinowi argumenty do propagandy, których nie powinniśmy mu dawać. Czyli nie uważa pani, że podsyca pani ten konflikt, tą wojnę hybrydową, ściągając jeszcze większą liczbę migrantów na granicę polsko-białoruską? No przecież pan bredzi. I pani bardzo dobrze się z tym czuje i z tym obrazem polskich żołnierzy, który pani wykreowała na arenie międzynarodowej. Żołnierze tworzą oni sami. Dokładnie, obrazem polskim żołnierzy zajmują się polscy żołnierze. Tworzeniem tego obrazu. Pani Agnieszko, prosimy o odpowiedź na to pytanie. Nie, dla pana nie jest panią Agnieszko przede wszystkim. Proszę pana. Proszę pani zapytać, ma jakieś inne imię? Pan się nie zwraca po imieniu, proszę pana, bo nikt pana do tego nie upoważa. Kulturalnie się zwracam do pani. Pan się nazywa? Michał Gwardyński, Telewizja Republika. Bardzo mi miło. Panie Michasiu, niech pan się ode mnie odczepi, dobrze? Niech pan się nauczy, że dziennikarstwo nie polega na tym, żeby prześladować ludzi, którzy z jakichś powodów się panu nie podobają. Czy przeprosi pani polskich żołnierzy? Proszę się wycofać. Proszę się wycofać. Panie, przepraszam polskich żołnierzy? Mnie to ma polski żołnierz przeprosić. Pani Agnieszko, przeprosi pani polskich żołnierzy. Jedna krótka odpowiedź. Dobra, jednak tak. Proszę uważać. Jak pan na mnie napiera? Więziony od 7 miesięcy ksiądz Michał Olszewski oraz były urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości usłyszeli nowe zarzuty. Chodzi o przywłaszczenie mienia. Według obrony i opozycji to bezprawie i absurd. W sprawie chodzi o rzekome nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości. Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Na dzisiaj mamy decyzję sądu okręgowego taką, że cała trójka aresztowanych jest, czy ma być przetrzymywana do 21 listopada. Natomiast 24 października o 11:40 zbierze się sąd apelacyjny, który będzie kontrolował tą decyzję sądu okręgowego. Nielegalna prokuratura, nielegalnie przetrzymująca księdza Olszewskiego i dwie urzędniczki z Ministerstwa Sprawiedliwości dzisiaj wymyśla sobie kolejne oskarżenia w stosunku do kapłana. Chodzi o to, żeby uwiarygodnić potrzebę dalszego przetrzymywania nielegalnego księdza Olszewskiego po prostu w więzieniu. To o nic więcej. A poza tym PR-owo no, trzeba jakby utwierdzać tych wyborców koalicji rządzącej,
do tego, w tym przekonaniu, że podejmowane wcześniej środki są odpowiednie i no, sprawa jest rozwojowa. Natomiast powtórzę jeszcze raz, no, tutaj mecenasi mówili jednoznacznie, nie ma żadnego materiału dowodowego, nie ma żadnych faktów, które mogłyby świadczyć o tym, że można postawiać kolejne zarzuty księdzu Olszewskiemu. Jest to naprawdę dęta sprawa. Przed budynkiem prokuratury protestowała także mama księdza Michała, Grażyna Olszewska. Mówiła, że jej syn jest pomawiany, a pieniądze na budowę ośrodka archipelag uzyskał legalnie, wygrywając otwarty konkurs. On tak się cieszył za każdym razem. Mamuś, będziesz w Warszawie, przyjedź, bo już to jest. Ile ludzi pomogło, to nie są pieniądze tylko z funduszu. Ludzie pomagali w materiałach, dawali różne upusty, bo chcieli pomóc. To była ofiara ludzi. No i teraz to niszczeje. Czy to jest dobre w tej chwili, że to niszczeje? Czy to nie jest tak, że te pieniądze będą zmarnowane? Ale to nie jest moja sprawa. Ja tylko chciałam obronić mojego syna, bo to nie jest tak, że on jest złodziejem ukradł, bo on wybudował. Od stycznia mieli tam ludzie zamieszkać i chciałabym, żeby przede wszystkim to wybrzmiało ode mnie jako matki, bo nie mogę się zgodzić, nie mogę się spogodzić z sytuacją, która robi przestępcę z mojego syna. Bo on życie oddałby każdemu człowiekowi, a kiedy ja tam zachodzę do więzienia, on jest jako najbardziej niebezpieczny więzień. On się ze mną nie może spotkać, bo nie wiem, czy on jest dla mnie groźny. Ludzie, to ja nie wiem, ja jestem prostą kobietą. Ja nie widziałam wielkiego świata, ale dla mnie wartości podstawowe, wartości moralne i uczciwość. Tak starałam się dzieci wychować. Przede wszystkim w uczciwości i w miłości do drugiego człowieka, bez nienawiści. I nie wiem, no... I to moje dziecko teraz tak jest poniewierane. Jedna z więzionych urzędniczek, pani Urszula, namalowała w areszcie śledczym księdza Michała. Zobaczmy. Zmieniamy temat. Europejska Partia Ludowa, do której należy Platforma Obywatelska, forsuje szybkie wdrożenie mechanizmu przymusowej relokacji migrantów. Na ostatnim posiedzeniu Rady Europy w konkluzjach zapisano konieczność zintensyfikowania działań na rzecz wprowadzenia paktu migracyjnego. Zgodził się na to premier Donald Tusk. Były premier Mateusz Morawiecki wzywa rząd do wypowiedzenia paktu, którego głównym elementem jest, przypomnijmy, przymusowa relokacja przybyszów. Dzisiaj podpisujecie się pod paktem migracyjnym, który doprowadzi do zalania Polski nielegalną imigracją rozdystrybuowaną na zasadach rozstrzygniętych przez Komisję Europejską. Na ostatniej Radzie Europejskiej ten premier zgodził się na przyspieszenie wdrożenia paktu migracyjnego. A więc raz jeszcze wzywam do wypowiedzenia paktu migracyjnego. Wiem, jak to się robi. Udało mi się to przeprowadzić. Donald Tusk, Ewa Kopacz przyjmują pakt migracyjny rok 2014-2015. Potem rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi twarde nie, twarde weto przeciw paktowi migracyjnemu. I w 2018 roku artykuł 6 czy punkt 6 konkluzji potwierdza to, co teraz powiedziałem. A więc... Ścieżka jest przetarta. To jest totalna polityczna schizofrenia, to co prezentuje dzisiaj Platforma Obywatelska i Tusk. Czy odbędą się prawybory w Prawie i Sprawiedliwości dotyczące kandydata na prezydenta? O to był pytany były premier Mateusz Morawiecki. Koncepcja prawyborów pojawiła się w czerwcu, w lipcu, dyskutowaliśmy ją, pojawiły się wtedy kontrargumenty, ale jest to bardzo ciekawa koncepcja, w związku z tym ona wróciła na deskę kreślarską, na nasz warsztat dyskusji w łonie szeroko rozumianego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i cały czas jest to opcja możliwa, ale pani redaktor pytała, kiedy zapadną decyzje. Myślę, że w ciągu tygodnia, dwóch te decyzje zapadną, może nawet szybciej. Będziemy starali się po prostu wtedy, jeśli ta decyzja zapadnie pozytywna, przeprowadzić w sposób organizacyjny i operacyjny prawybory tak, aby one rzeczywiście odzwierciedlały opinię członków, sympatyków, a przede wszystkim członków, zweryfikowanych członków Prawa i Sprawiedliwości.
To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Za chwilę publicystyka.